prawej stronie dośrodkowuje. I tam jest Pacheta i gol! Krzysztof Banasik, witam serdecznie. To 21. odcinek podcastu Tylko Śląsk. Dzisiaj tylko o Śląsku. Będziemy rozmawiać z Dawidem Miąskiem, dziennikarzem RMF Max. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. I Kamilem Kuletą, dziennikarzem Śląsknetu. Witam. Dawid, to dla ciebie debiut w podcaście Tylko Śląsk. Co prawda na co dzień mieszkasz w Warszawie, no ale przez wiele lat pracowałeś we Wrocławiu. No i nadal interesuje cię Śląsk Wrocław, dlatego dzięki za przyjęcie zaproszenia. No to my przypomnimy. To będzie taki dzisiaj warszawski głos w twoim domu. Okej. Okay. Przypomnijmy w takim razie, jesteśmy po 35. kolejce. Rok temu, o tej porze, czyli po 35. kolejce, ciągle nie wiedzieliśmy, czy Śląsk Wrocław utrzyma się w Ekstraklasie. Dopiero mecz z Miedzią Legnica w 36. kolejce nam to utrzymanie zapewnił. Teraz, po 35. kolejce, wiemy na pewno, że nie będziemy wicemistrzem Polski. Cóż za zmiana, zmiana nastrojów we Wrocławiu. Wiemy, że na pewno Śląsk zajmie miejsce między 3 a 7. O tym też za chwilę dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Ale panowie, najpierw kilka słów o samym meczu z Pogonią Szczecin. Wynik 2-2. Dawid, jakieś takie pierwsze twoje przemyślenia po tym spotkaniu? Taki dziwny mecz z jednej strony, no bo umówmy się, że on się tak rozkręcił na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o poziom gry, moim zdaniem w drugiej połowie. Natomiast no, większość bramek padła w pierwszej i można powiedzieć, że każda z tych trzech pierwszych bramek padła w dziwnych okolicznościach. Ja pierwszą uwagę, jaką mam, czy takie przemyślenie, to że jeżeli pomoc Śląska miałaby tak funkcjonować na stałe, bez Chrapka i bez Mączyńskiego, no to nie jest to dla kibiców piękna perspektywa, bo dzisiaj mi tej kreatywności w środku zdecydowanie brakowało, podejrzewam, że nie tylko mnie. No i to się przełożyło na to, jak funkcjonowała reszta zespołu, ponieważ skrzydła też, no, umówmy się, mogło to funkcjonować generalnie lepiej w ofensywie, to tych składnych akcji z zespołu wrocławskiego trochę mi zdecydowanie zabrakło. Kamil, twoje przemyślenia, pierwsze myśli po meczu? Zgodzę się z Dawidem. Dzisiaj dział kreacji w drugiej linii Śląska był zamknięty. Rozmawiając z wami, zwracam uwagę tutaj na średnie pozycje piłkarzy z raportu Instatu, jaki otrzymujemy po każdym meczu. Zastanawiające jest to, że każdy z naszych skrzydłowych więcej czasu spędził w środku. I to mniej więcej na wysokości Exposito. To tylko pokazuje to, że nasza środkowa linia, czyli Żywulić i Łabojko, byli skoncentrowani głównie na zadaniach defensywnych i to w meczu było widać. My nie strzeliliśmy bramki z akcji, my strzeliliśmy bramki z przypadku, z kontrataku, z rzutu rożnego i to jest obraz dzisiejszego spotkania. Nie nastawialiśmy się na to, że będziemy kreować grę, ale jednak mimo wszystko spodziewaliśmy się troszeczkę więcej po samej grze. Myśleliśmy, że może to wyglądać odrobinę lepiej, aczkolwiek kiedy spojrzeliśmy na wyjściowy skład Śląska, no to można było niestety spodziewać się tego, co zobaczyliśmy po 90 minutach, czyli przeciętność, wywalczony remis, ale w przeciętnym stylu. I Pogoń, która tak naprawdę jest najsłabszym zespołem w tej grupie mistrzowskiej, zaprezentowała się piłkarsko po prostu lepiej od Śląska. Takie są fakty. I ja bym jeszcze dodał, bo faktycznie może nie spodziewaliśmy się tutaj cudów po Śląsku, ale tak sobie myślałem, wiadomo, że w polskiej lidze nie można niczego zakładać, tam los na loterii i tak dalej, ale mimo wszystko człowiek zakładał, że ta Pogoń, wokół której atmosfera ostatnio jest nie najlepsza, i Pogoń, która o nic już w zasadzie nie walczy, to szczerze mówiąc myślałem, że grającą na luzie Pogoń Śląsk nawet przy tych brakach kadrowych będzie w stanie przez większą część meczu zdominować, a nie widziałem tego. Właśnie grająca na luzie Pogoń, tak jak powiedziałeś, Kamil, wyglądała piłkarsko lepiej i gdybym miał kogoś tutaj chwalić, to więcej pochwał bym skierował pod adresem szczecińskiego zespołu, no po prostu.
No i może to był klucz do tego, dlaczego Pogoń Szczecin we Wrocławiu wyglądała lepiej, bo Pogoń no nie ma na sobie już tak naprawdę żadnej presji. Wydaje się, że tym celem teraz drużyny Kosty Runiajicia jest ogrywanie młodzieży, czyli to, na co liczyliśmy w przypadku Śląska, ale wiem, że trener Lawiczka no, nie lubi tego robić. Obecnie Śląsk walczy o określony cel, którym jest awans do europejskich pucharów. No i zdaniem trenera Lawiczki ta młodzież no, niekoniecznie jest przydatna od pierwszych minut na boisku, a Śląsk grał z presją, presją wyniku. Śląsk musiał ten mecz wygrać, by realnie myśleć jeszcze o grze w europejskich pucharach, chociaż tutaj też ważne były wyniki innych spotkań. Przed tą kolejką traciliśmy 4 punkty do Piasta Gliwice, Lecha Poznań. Tuż po tym meczu co prawda odrobiliśmy 1 punkt, no ale później i Piast Gliwice, i Lech Poznań pokazali swoją siłę, wygrali swoje mecze i obecnie do Piasta tracimy 6 punktów, więc już Gliwiczan w tabeli nie przeskoczymy. Do Lecha też tracimy 6 punktów, no i tutaj teoretycznie mamy jeszcze szansę przeskoczyć Lecha, no ale Lech musiałby przegrać ostatnie dwa mecze. Śląsk musiałby te mecze wygrać, ale gra na wyjeździe z Krakowią i u siebie w ostatnim spotkaniu z Jagiellonią, więc arcytrudne zadanie przed Śląskiem. Wydaje się to chyba, Dawid, już niemożliwe, żeby jeszcze udało się nawiązać walkę o trzecie miejsce. Powiem szczerze, że ja mimo wszystko wiem, że tutaj niektórzy będą kamieniami rzucać. Ja nie wierzyłem nawet przed tym meczem specjalnie, że znaczy inaczej, wyobrażałem sobie, że Śląsk jest w stanie zdobyć 9 punktów w ostatnich meczach, to nie wydawało mi się tak bardzo niemożliwe. Natomiast to, że Piast Gliwice i Lech Poznań zapomną o graniu w piłkę, to wydawało mi się nierealne. Natomiast no i teraz umówmy się, że emocje się skończyły i tak naprawdę wraz z tym wynikiem dzisiejszym emocje się skończyły nie tylko dla kibiców Śląska, ale dla w ogóle kibiców Ekstraklasy. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ostatnia 30 kolejka nie decydowała już o niczym rundy zasadniczej i żeby na dwie kolejki przed końcem już wiedzieć w Ekstraklasie wszystko. To jesteśmy... No tak, to wszystko jest w zasadzie wyjaśnione. Można się jeszcze tylko bić o poszczególne pozycje, które tam dają troszeczkę więcej pieniędzy albo troszeczkę mniej na koniec i to już jest w zasadzie koniec. Natomiast, jeżeli mogę, to ja się tak zastanawiam i to nie bazuje na żadnym insiderskim infie, bo go po prostu nie mam, ale i też nie dopytywałem o to, nie wiem jak jest w szatni. Ja się zastanawiam, czy naprawdę komuś we Wrocławiu zależało na tych europejskich pucharach. I to nie mówię z wyrzutem żadnym, bo pamiętajmy, że dla nas, dla kibiców, nie mówię kibiców Śląska, tylko w ogóle kibiców każdej drużyny, dla nas europejskie puchary to jest święto, to jest coś, co widzimy tam drużyny, których nie ma na co dzień. To jest jakaś szansa, prawda? Można kogoś podjąć na tym stadionie, można na jakiś fajny wyjazd podjechać. A dla piłkarzy europejskie puchary to jest zazwyczaj... To jest zazwyczaj krótszy urlop, zwłaszcza teraz, kiedy tak się to układa, że no, kto zagra w europejskich pucharach, ten będzie mieć urlop w zasadzie symboliczny, taka prawda. Żadna promocja to nie jest, bo co to jest za promocję jechać na Łotwę, a potem dostać w łeb od Węgrów. Poza tym, o, jeszcze ważna rzecz, piłkarze są największymi hipochondrykami na świecie i pewnie jako dziennikarze sportowi się z tym zgodzicie. Jak jednego piłkarza już coś boli, to już całą szatnię coś boli. To kobiety stare w poczekalniach u lekarza to jest naprawdę pikuś przy piłkarzach. I jak oni zaczną sobie sami wmawiać, że przez te puchary, gdzieś tam dwa mecze zagrają i przez te puchary to się odbija teraz na ich formie, na ich zdrowiu i to jest przyczyną słabszych wyników, to już to jest samonakręcająca się spirala wtedy. A też umówmy się, że no, małe są szanse, żeby klub zarobił na tej, zwłaszcza edycji europejskich pucharów, kiedy będą to mecze bez kibiców no i też fani nie pojadą na żaden fajny wyjazd, bo wiadomo, mecze bez kibiców. Także ja się zastanawiam i to jest tak naprawdę też pytanie do was, czy w związku z tym, że Śląsk nie awansował do pucharów, w szatni i w klubie będzie jakaś taka naprawdę duża stypa. Kamil, wyrywasz się, widzę to.
odpowiedzi. Tak, tak, dlatego że muszę się odnieść zarówno do twoich słów, jak i do słów Dawida. Zacznę może od Dawida. Dawid powiedział, że dla polskich klubów występ w europejskich pucharach to jest święto. Okej, tylko to święto w większości... Dla kibiców, tak, tylko że dla kibiców to święto kończy się po prostu wstydem, bo tak to wygląda w polskiej piłce, że nasze wyjazdy do Europy kończą się bolesnymi porażkami i nierzadko wstydem, tak jak powiedziałem. Więc jeżeli to samo miałbym czuć jako kibic Śląska w przyszłym sezonie, a spodziewałbym się tego po obecnej kadrze, myślę, że w kasie nie ma tyle pieniędzy, żeby były to na tyle duże wzmocnienia, żeby można było z czystym sumieniem pojechać na chwilę urlopu, wrócić i zacząć walczyć w Europie o coś więcej niż jeden mecz. Więc tutaj ja się osobiście cieszę, że my się w tym momencie wyłączyliśmy tak naprawdę z walki o europejskie puchary. Panowie, czy z tego, co mówicie, ja wnioskuję, że kibice Śląska nie powinni żałować tego, że Śląsk raczej w tych europejskich pucharach nie zagra. Ja też uważam trochę, że ten awans byłby trochę pewnym wynikiem ponad stan, jeżeli chodzi i o poziom sportowy, poziom organizacyjny, może trochę mniej, ale bo nie chcę powiedzieć, że jesteśmy gorzej zorganizowani od Piasta Gliwice chociażby, ale generalnie ten potencjał na pewno jest większy i w Poznaniu, i w Warszawie, nie tylko piłkarski. Natomiast wracając do samego meczu i do wyjściowego składu, o którym powiedzieliście, no wiemy, że nie mogli zagrać Michał Chrapek i Krzysztof Mączyński. Zastanawialiśmy się, kto zagra obok Jakuba Łabojki na pozycji numer 6. I tutaj wydaje się, że tak naprawdę trener nie miał żadnego dylematu, że od początku tam jedynym kandydatem był Diego Żywulić. Ja też rozmawiałem o tym z kilkoma osobami i one potwierdziły, że faktycznie tak było. Dawid, ty uważasz, że to była dobra decyzja takich dwóch defensywnych pomocników, czy skorzystałbyś z kogoś innego? Się uśmiechnę do redaktora Marcina Torza, z którym toczę nieustanne boje na Twitterze o gąskę. Pozdrawiam oczywiście sympatycznego Marcina, który bardzo, bardzo foruje młodego pomocnika Śląska. I tak się zastanawiam, czy mimo, że ja nie jestem do niego przekonany zdecydowanie, to tak się zastanawiam, czy tutaj nie można było sięgnąć po tę opcję, bo zdziwiło, nie zdziwiło mnie to ustawienie. No, tak się domyślałem, że jednak bardzo zachowawczo zagra Lawiczka, bo i to nie jest też zarzut. On po prostu taki styl grania chyba preferuje. Natomiast w sytuacji, kiedy mówiliśmy o tym, że Pogoń nie gra o nic, kiedy można spróbować siąść na tej Pogoni, kiedy można spróbować zdominować tę Pogoń, to mimo wszystko tutaj można było chyba szukać jakichś bardziej ofensywnych rozwiązań, choćby z tym Gąską, który jeżeli, no dzisiaj to w ogóle, no wpuszczanie tego Gąski na 2 minuty, to nie wiem, szczerze mówiąc, jaki ma sens, bo to ani nie jest ogrywanie go, ani jakieś podbudowywanie go, ani nie ma to żadnego już wpływu na wynik, chyba że to jest jakimś aktem rozpaczy, więc mimo, że nie jestem fanem Damiana Gąski, no to zastanawiałem się, czy w tym meczu na taką opcję nie można było się zdecydować i zagrać troszeczkę bardziej ofensywnie. Kamil, zanim ty odpowiesz, to krótkie pytanie do ciebie. Diego Żywulić, taka pierwsza myśl o nim, po co trener Lawiczka z niego korzysta, co on ma robić? Nie wiem. Okay. Nie wiem, znaczy inaczej, wiem po co wystawia go, znaczy inaczej, wiem co mówi trener, jeżeli wystawia Diego Żywulicia, podniesienie wzrostu drużyny, walka w powietrzu. To może zapytam inaczej, defensywny pomocnik, jakie jest jego główne zadanie? Walka w środkowej strefie boiska, jeżeli gra jeden, jeżeli gra dwóch, no to jeden powinien potrafić chociaż podać do przodu, czego Żywulić nie do końca potrafi. Ale no i też się odbiór piłki, to miałem na myśli, tak mówiąc dosłownie. Nie wiem, czy widzieliście statystyki, ile odbiorów miał Żywulić w tym meczu? Jeden. Dokładnie tak, tylko jeden zawodnik miał mniej, czyli nie miał żadnego odbioru, to był? Matusz Putno. Erik Exposito. No tutaj teraz każdy teraz chyba się uśmiecha. To był Erik Exposito. Ja się tylko wtrącę, że Diego Żywulić ma po prostu jakiś niesamowity dar, że on zawsze jest poza akcją.
No oczywiście przesadzam, ale on się tak ustawia. Oj, przypomnij sobie mecze, gdzie grał na środku obrony, wtedy był nawet bardzo ważny. A, to dobra, okej. Okay. To zwracam honor w takim razie, ale tak patrzę, jak on sobie radził w tym środku pola, bo to jest jakiś dar ustawiania się takiego, żeby być jak najdalej od akcji. Nie wiem, czy on to robi specjalnie, no pewnie nie, ale śmiesznie to momentami wygląda, jeżeli się skupić tylko i wyłącznie na Żywulici, oglądając mecz. Ja sobie tę przyjemność dawkuję, co prawda, ale starałem się patrzeć, jak on sobie radzi. Wiesz co, tutaj muszę ci powiedzieć, że nie do końca, bo on potrafi się ustawić, tylko że z tego ustawienia niewiele wynika, bo jeżeli on przejmie tą piłkę, to pierwsze, co ma w głowie, to jest zagranie albo do boku, do Mołczyńskiego, albo do tyłu, do Puerto bądź Tomasza, więc no, on ma momenty, że potrafi się ustawić, tyle że dla zespołu to niewiele daje, to po prostu jest przejęcie piłki, bo znalazł się w dobrym momencie, w dobrym miejscu, ale na ile to jest szczęście, na ile to jest umiejętność czytania gry, tutaj nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, ale tego nie można mu odebrać, że jest poza akcją no dobrze, ofensywną, ofensywną jak najbardziej. Natomiast w defensywie potrafi się ustawić, tyle że to przejście później z obrony do ataku jest poza Żywuliciem. Co więcej, on często wstrzymuje to przejście z obrony do ataku tym zagraniem właśnie asekuracyjnym, bardzo asekuracyjnym, chociaż dzisiaj muszę go pochwalić za jedną piłkę z pierwszej piłki właściwie na prawą stronę. Wiem, o której akcji mówisz. To było chyba i faktycznie jego jedyne dobre zagranie ofensywne, bo o defensywie może już tutaj się nie rozwijajmy dłużej. Natomiast Kamil, tak krótko wracając do mojego pytania. Jeśli nie Żywulić, to kto? Na dzisiaj, twoim zdaniem? Ja stawiałem na dzisiaj, w sensie na niedzielę, jest na mecz niedzielny, tak? Ja stawiałem na Bargiela, ale no niestety tu jest z mojej strony nie kamyczek, nie kamyk, a właściwie głaz do ogródka trenera Lawiczki za jego asekuracyjność, za jego zachowawczość i brak pomysłu na młodzież. Zaczyna mnie bardzo męczyć mówienie Lawiczki na konferencjach prasowych, że młodzi są blisko zespołu, że walczą, że pokazują się, że chcą grać. A są blisko, są na ławce. Oczywiście, no właśnie, są na ławce. I jak ja dzisiaj, jak ja oglądam mecz z Pogonią, kiedy Pogoń wchodzi w drugiej połowie, robią trzy zmiany, z czego trzech młodzieżowców. I okej, okay, Pogoń gra o nic, ale my tak naprawdę też już graliśmy o nic, bo jeżeli mówimy, że Śląsk walczył o puchary, ja uważam, że Śląsk się znalazł w takim miejscu w tabeli troszeczkę przypadkowo, a może inaczej, dzięki dobrej jesieni i dzięki nieporadności innych zespołów, bo jeżeli otworzymy tabelę meczy po powrocie z koronawirusa, to wygląda tak, że na 9 rozegranych meczy zdobyliśmy 12 punktów, przy czym Lech w tym samym okresie zdobył punktów 18, a Piast 17, więc jeżeli ktoś walczy o puchary, to jest właśnie Lech i Piast, a Śląsk po prostu znalazł się w tym miejscu dzięki znakomitej jesieni, no może też dzięki temu, że była ta przerwa, bo kadra śląska może jest jakaś tam szeroka, ale na pewno nie jest dobra jakościowo i tu jest też właśnie ten problem trenera Lawiczki, że my po prostu, nawet jeżeli w klubie są zmiennicy, to my dziennikarze, my kibice, my obserwatorzy piłki o tym nie wiemy, bo my nie mamy możliwości zobaczyć w meczu Bergiera dłużej niż 15 minut. Nie mamy możliwości zobaczyć Gąski dłużej niż minut 10, bo pomijam mecz z Legią, gdzie no, to było po prostu rzucenie go na głęboką wodę, żeby się utopił. I on się utopił. No jak my mamy myśleć o czymś więcej niż miejsce w Górnej Łysence, kiedy my po prostu wypada nam dwóch zawodników i my nie mamy kim grać. My nie mamy zmienników do środka pola, my nie mamy zmienników na skrzydła, my nie mamy zmienników nie mamy zmiennika dla napastnika. Piotr Celeban jest zmiennikiem dla środka obrony, ale w tej obronie zdarzają się błędy i nie mamy możliwości rotacji. Nie mamy zmiennika na lewą obronę. Prawego obrońcy nie mamy w tym momencie w ogóle, więc no kadrę mamy. Kamil Kuleta, Fel, Krzysztof Kononowicz, nie mamy niczego w Śląsku. Mamy doświadczony zespół, kilku zawodników, tylko jeżeli wypada dwóch doświadczonych zawodników, to nagle się okazuje, że z 11 zawodników na boisku dwóch bądź trzech potrafi podać piłkę do przodu.
Znaczy, i żeby, był obraz meczu z Pogonią. Żeby była jasność, no tych zawodników oczywiście mamy, kadra śląska jest szeroka, tylko nie wiemy, w jakiej oni są dyspozycji, czyli Kamil, chcesz powiedzieć, że po prostu oni nie są przygotowani do gry w Ekstraklasie, nie są w niej sprawdzeni, bo Ekstraklasa jeszcze ich nie zweryfikowała na tyle, żebyśmy mogli powiedzieć, że oni się do tej Ekstraklasy nie nadają, ale ja myślę też, że ważna, bardzo ważna kwestia, która utrudnia pracę tak naprawdę wszystkim klubom Ekstraklasy i pierwszej ligi, to zakończenie rozgrywek w niższych ligach, bo ci piłkarze nie mogą się ogrywać w drużynie rezerw. No na pewno tacy gracze jak Bargiel, Łyszczarz, oni dostawaliby tam minuty, Berger i Samiec Talar też, i wtedy moglibyśmy powiedzieć ewentualnie, w jakiej oni są formie fizycznej czy też sportowej. I to jest duży problem dla całej ligi, tak uważam. Kończąc na negatywach, dzisiaj dużo tych rzeczy wskazaliśmy, no ale cóż, myślę, że to jest konstruktywna krytyka, jej zawsze mile się słucha. To może wróćmy do bramek, które Śląsk stracił z Pogonią Szczecin. Bramka numer jeden, czyli zagranie za plecy dwóch środkowych obrońców Izraela Puerto, Marka Tomasza. Adam Frączczak padł w polu karnym jak rażony po dotknięciu przez Izraela Puerto. Kamil, twoim zdaniem to był faktycznie rzut karny? Znaczy faktycznie on był, ale czy twoim zdaniem sędzia powinien go zagwizdać? Myślę, że tak. To było przede wszystkim niepotrzebne zachowanie Puerto. Byli we dwóch z Tomaszem. To było właśnie typowe zachowanie Puerto z wiosny tego roku. Bardzo dobry mecz i przytrafia mu się taki błąd. Nie pierwszy zresztą, tak. Prokurowany przez niego rzut karny. Ja nie mam do niego to jakichś większych pretensji, ale spokojnie mógł tej interwencji uniknąć, interwencji tego błędu, bo rozumiem, kiedy on byłby sam i tracił dużo do Frączczaka, ale on był na wyciągnięcie ręki, nawet nie musiał jej specjalnie prostować, w takiej odległości był od Frączczaka, więc spokojnie mógł albo go odprowadzić do boku, albo próbować mu tą piłkę wygarnąć. On go po prostu ściągnął za koszulkę, więc to nie było tak, że Frączczak padł rażony piorunem od dotknięcia Puerto, nie, on po prostu był ciągnięty przez Puerto i moim zdaniem słuszna decyzja sędziego. Tutaj ewentualnie moglibyśmy się zastanawiać, czy to było przed polem karnym, czy na wysokości linii 16 metra. Okazało się, że to było po prostu w polu karnym, więc słuszny rzut karny dla Pogoni. Jeszcze dodam, że no albo, nie wiem, albo brak doświadczenia, albo po prostu nieodrobione lekcje, bo Adam Frączczak nie jest najlepszym technicznie, nie jest w ogóle najlepszym, nie jest najbardziej utalentowanym napastnikiem czy graczem ofensywnym w naszej Ekstraklasie, ale jest jednym z zdecydowanie najinteligentniejszych i najsprytniejszych. Nie daje się pretekstu do takiego położenia się Adamowi Frączczakowi. Wiadomo, że on tam 90% dołożył od siebie, ale po prostu z takim zawodnikiem się tak nie postępuje, bo on to wykorzysta z zimną krwią i oczywiście karny podyktowany słusznie, zgodnie z literą, zgodnie z zasadami gry. Dla mnie zastanawiające było to, jak ta piłka trafiła do Adama Frączczaka w momencie, kiedy na wyciągnięcie ręki, tak jak Kamil powiedziałeś, było dwóch piłkarzy Śląska, czyli Puerto i Tomasz. No i po pierwsze zwróciłem uwagę na powtórkach, że ta piłka jakoś dziwnie nad Puerto przeleciała. Gdyby on wyskoczył, to moim zdaniem skasowałby tę akcję głową, a tutaj nie wiem czemu on skupił się na Frączczaku, a nie na piłce. No i jakiś brak, nie wiem, brak komunikacji chyba dwóch stoperów, no bo przecież to jest niebywałe. Mała sytuacja, żeby Frączczak wygrał ten pojedynek z dwoma stoperami, pojedynek główkowy i później pojedynek w polu karnym. I to chyba kolejny przykład, że ta para stoperów chyba nie do końca potrafi ze sobą skutecznie grać w obronie. To przecież już trzeci mecz z rzędu Śląska przed własną publicznością ze straconymi przynajmniej dwoma bramkami. No, mecz z Krakowią, co prawda wygrany 3-2, ale też dwa gole. Mecz z Lechem zremisowany 2-2, no i teraz kolejny remis 2-2, czyli łącznie 6 bramek w ostatnich 3 meczach u siebie. Tu jest poważny problem. Ale jest postęp w niedośrodkowaniu.
Jest postęp, bo nie po dośrodkowaniu, tak. To prawda. No i druga bramka dla Śląska. No to już było w sytuacji, kiedy ofensywę Pogoni Szczecin tworzyli zawodnicy, którzy na tej murawie pojawili się w drugiej połowie Pogoni. Kacmer Smoliński, rocznikowo lat 19, Maciej Żurawski, rocznikowo lat 20, Hubert Turski, rocznikowo lat 17, a asystę zaliczył rocznikowo 22-letni Sebastian Kowalczyk, który świetnie rozprowadził tę akcję do prawej strony. Tam też zwróciłem uwagę na to, jak Łabojko i Puerto, zobaczcie sobie na powtórce, Łabojko i Puerto jak przebiegli obok Kowalczyka z piłką i nic mu nie zrobili, dzięki czemu ten miał mnóstwo czasu na to, żeby zagrać do Smolińskiego, który zaliczył pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Więc to, co boli, oprócz straty punktów, to to, że przegraliśmy tak naprawdę z no, całkowicie odmienioną i odmłodzoną Pogonią, Dawid. Nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi o samą analizę bramki, natomiast to po prostu zwraca uwagę, jak szczęśliwi, znaczy szczęśliwi, może nie szczęśliwi, bo jednak Pogoń zawiodła w tym sezonie, ale jak optymistycznie nastawieni do przyszłości mogą być kibice Pogoni Szczecin, właśnie po tym, jak ci młodzi weszli, właśnie po tym, jak zrobili te akcje. No i to jest ogrywanie młodych zawodników, jeżeli im się daje pół godziny dostał Kacper Smoliński, pozostali troszeczkę mniej, no ale generalnie to jest mniej więcej dawanie szansy zawodnikom, natomiast wpuszczanie ich na 2 czy 10 minut, no to jest zupełnie inna bajka, natomiast co do bramki absolutnie się zgadzam, no trochę kompromitująca sytuacja dla zawodników, dla obrońców Śląska, tym bardziej taka bolesna dla kibiców na pewno, że tam były dwie sytuacje pod rząd do przybicia bramki na 3-1, która by zabiła prawdopodobnie mecz. I jeszcze jedna rzecz, już kończąc wątek negatywów, to Marcin Polański, nasz redaktor Śląska. A nie, on jest pozytywny. Marcin Polański wrzucił tweeta, że cała drużyna Śląska Wrocław wykonała mniej prób kluczowych podań, tutaj gwiazdka kluczowe podanie to takie, które otwiera drogę do bramki potencjalnie, wykonała mniej prób kluczowych podań w ostatnich meczach z Pogonią i Piastem niż Krzysztof Łączyński w jednym meczu przeciwko Lechowi, czyli niestety brak kapitana na boisku był odczuwalny. No i dzisiaj jeszcze dodatkowo brak Michała Hrabka, który jak widać też jest cennym zawodnikiem dla Śląska, chociaż wiele razy na niego narzekamy. Z pozytywów, no po pierwsze Jarosław Szandrocho, ratujący Lubambo Musonda. To jest taki obrazek, którego chyba nie zapomnimy z tego meczu. Ojcowska miłość, tak to wyglądało, jakby własnego syna znosił z pola bitwy. Spodobały mi się te krążące też po Twitterze komentarze Black Lives Matter, chociaż to oczywiście nie do końca na miejscu, ale trudno, śmieszne były, no, po prostu. A Jarosław Szandrocho po prostu, wiadomo, że to może nie jest zbyt istotne z punktu widzenia lekarza, że potrafi znieść zawodnika z boiska, ale jeszcze raz pokazuje, że jest dla tego Śląska niezastąpiony od ilu już lat? Już nie pamiętam. 25 obchodził właśnie przed tygodniem, mniej więcej tydzień temu, 25-lecie pracy w Śląsku Wrocław, więc no, legenda zielono-biało-czerwonych. Legenda, absolutnie. Z takich smaczków to na pewno się będzie podobało Kamilowi Kulecie. Kamil, jak myślisz, do kogo, do czego chcę nawiązać? Nie wiem. Nie wiesz, no jesteś fanem Erika Exposito przecież, odkąd ten jest w Śląsku. No to asysta Exposito, no malina, naprawdę. Dokładnie, ładna akcja. Exposito jest zupełnie innym zawodnikiem po powrocie z koronawirusa, po przerwie spowodowanej koronawirusem. Tak naprawdę można jego i Płachetę wyróżnić i powiedzieć, że w dużej mierze to oni ciągną grę Śląska przez te 9 kolejek i to w dużej mierze im możemy zawdzięczać te 12 punktów. Ja bym tutaj jeszcze z pozytywów wspomniał o tym, że Kamil Dankowski wszedł nieprzygotowany, wszedł na 20 minut i nie zawiódł. To jest naprawdę, to była dobra zmiana. Podobała mi się jego gra, zwłaszcza w obronie, kiedy nie dał się minąć. Tam zaliczył jeden bardzo fajny przechwyt, kiedy wyprzedził napastnika.
I to pokazuje, że może siedzieć długi czas na ławce, może być w pewnym momencie nawet schowany do szafy, kiedy jest potrzeba, to wychodzi na boisko, nie obraża się, nie strzela focha, nie będzie tutaj stroił się jak dama. Wychodzi na boisko, walczy i to mnie zastanawia, dlaczego tak jest, że my Kamila musimy oglądać tylko wtedy, kiedy nie domaga inny zawodnik z pierwszego składu. To jest dla mnie zagadką. Myślę, że to jest chyba największa zagadka wiosny w klubie, bo nie mogę powiedzieć, że chyba nie mogę powiedzieć, że tylko w zespole, ale w całym klubie Śląsk. To ja jeszcze tylko dorzucę, że Exposito łącznie w tym meczu oddał 6 strzałów, z czego jeden w tej drugiej, w pierwszej połowie. Nie, przepraszam, w drugiej połowie był naprawdę soczysty, tak strzał w okienko, kiedy zawodnicy Pogoni mieli pretensje, tam jeden z obrońców Pogoni leżał w polu karnym. I po nim był rzut rożny, po którym Pogoń strzeliła bramkę na 2-2. No, mieliśmy się mówić o negatywach. To może by do tego nie doszło. Ale jedna rzecz... Jedna rzecz, słuchajcie, a propos Exposito, bo ja się zgadzam, że to był dobry mecz tego piłkarza, też tu muszę przyznać, w dyskusjach z Marcinem Torzem też toczyłem o tego piłkarza na Twitterze boję, ponieważ Marcin ma mnie za jego naczelnego hejtera, ale ja się zgadzam absolutnie, po przerwie koronawirusowej Erik Exposito jest jednym z fajniejszych napastników do oglądania w lidze, natomiast... Ja się zastanawiam, czy ta piłka, którą on posłał do Płachety, bo wszyscy chwalą, że faktycznie ciasteczko, malinka, no pięknie zewniaczkiem tam ładnie poszło, ale przecież to nie było w tempo. Tę piłkę zgarnął z Stipica, tylko popełnił fatalny błąd. To nie była idealna piłka do Płachety. Gdyby nie błąd... Oj, chyba była, dlatego że Stipica ona... był przy niej pierwszy. No tak, ale ona pozwoliła Płachecie maksymalnie się rozpędzić, bo on dał tą piłkę bliżej. To jest duże prawdopodobieństwo, że Pocheta musiałby ją najpierw dobrze przyjąć, a jednak Cech go gonił i tutaj mógłby być większy problem. On dostał piłkę po prostu na dobieg. No faktycznie, wiesz, gdyby on zagrał... Gdyby Stipica nie popełnił fatalnego błędu. Gdyby Stipica nie popełnił fatalnego błędu, to no nic tak, by z tego nie było. No tak, oczywiście. Ja nie wiem, czy w tej sytuacji faktycznie możemy zaliczyć Stipicy ten błąd. Myślę, że to jest temat do dyskusji, bo on tam zaryzykował i prawie to ryzyko się opłaciło. Gdyby on z tej bramki nie wybiegł, to Płacheta mógłby go zapytać, w który róg ma mu strzelić. On się tam jeszcze w ogóle spóźnił, on się tam jeszcze spóźnił z ruchem, z tym wybiegnięciem. Ale co, tak naprawdę. Co myślę, że też warte podkreślenia, no to jest już gol numer 8 Płachety, do tego ma 5 asyst, więc jest na szczycie klasyfikacji kanadyjskiej razem z Robertem Pichem, który ma 7 goli i 6 asyst, ale moja opinia, Przemysław Płacheta tej bramki w pierwszej połowie sezonu by nie strzelił, dlatego że musiał to zrobić prawą nogą, która jest dużo gorsza u Przemka, a on też w dodatku nabył trochę pewności siebie, takie mam wrażenie, te ostatnie dobre mecze dodają mu tej pewności siebie i naprawdę trzeba mu pochwalić za zimną krew w tej sytuacji, bo to nie była taka, wiecie, taka patelnia, no tak, jednak tam było trzech zawodników Pogoni. On zmieścił między dwoma obrońcami, dokładnie w okno. Jesienią, dobrze powiedziałeś, szukałby zejścia jeszcze do lewej nogi, uderzenia lewą nogą. Tak, Przemek zrobił duży postęp, to widać. Ale też wspomniałeś o tych cyfrach, tylko przełóżmy to na liczbę minut. On gra praktycznie wszystko, więc no fajnie, że strzela, no ale też jak przełożymy to na liczbę minut, to już nie robi takiego wielkiego wrażenia, jak spojrzymy na te cyfry. Ciekawi mnie jeszcze wasza opinia o Filipie Markowiciu w tym meczu i czy on powinien w Śląsku zostać na dłużej. Dawid. No miał takie fajne momenty w drugiej połowie, kiedy się urywał Kostasowi. Inna sprawa, że zastanawiam się, czy tam Kostas, Bożeż ty mój, nie potrafię wymienić jego nazwiska. Kostas T, niech tak będzie. Tak jest, Kostas, tego Greka. Tak. Odjeżdżał mu w zasadzie. Troszeczkę Grek sabotował tam, mówię, grę defensywną. No ale tak, to znowu wykończenie, bo pierwszą piłkę posłał do Stipicy, to nie wiem, to było chyba bardziej dośrodkowanie niż strzał.
Natomiast druga, no zastanawiam się, czy tam Exposito mógł to wykorzystać, czy nie. To była jednak trudna sytuacja, to nie ganiłbym mimo wszystko Exposito za to. Także fajne momenty miał w tym meczu. Ogólnie poza tymi momentami nie jestem pewien, czy to jest taki zawodnik, który... Mnie od niego odrzucają te momenty, kiedy on jest statyczny, kiedy nie pomaga drużynie, kiedy nie jest w ruchu i jakby nam znika troszeczkę. Natomiast to jest piłkarz faktycznie z jakimś tam potencjałem, z jakąś szybkością. Czy on jest w stanie więcej tego pokazać, czy on jest w stanie grać na większym skupieniu, żeby po prostu być pożyteczniejszym dla zespołu, bo tu jest problem, no to... Nie wiem, nie umiem po tym, co widziałem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast w tym meczu, no znowu, momenty były, jakieś tam takie mrugnięcie okiem, że okej, potrafię coś z siebie dać, było, ale generalnie znikał na długie minuty. No i to tak wygląda jego chyba sezon. Kamil? No tak, no spędził na boisku 85 minut, a momentów było, tak jak wspomniałeś, może na 10, maksymalnie 15. No chyba to jednak troszeczkę za mało jak na skrzydłowego, który przychodził do klubu i miał być wzmocnieniem. No nie, nie jest wzmocnieniem. Nie wiadomo, gdzie tutaj leży problem, no bo widać, że to piłkarz, który potrafi grać w piłkę, potrafi ją prosto kopnąć. No być może przygoda ze Śląskiem mu się najnormalniej w świecie po prostu nie udała. No tak się czasami zdarza. No lepsi od niego zawodnicy nie radzą sobie w innych klubach, więc no tutaj ja bym tą przygodę zakończył ze Śląskiem. No jakoś płakał po nim nie będę. Jak zostanie, no to też łezki nie uronię, że zabiera miejsce komuś w składzie. No jeżeli trener, który widzi go na co dzień, coś jednak w nim widzi, no bo innego wytłumaczenia na to, że ostatnio gra prawie wszystko, to nie znajduje. Jeżeli trener coś w nim widzi, jeżeli budżet się spina, jeżeli będzie się godził z rolą zmiennika, bo chyba zgodzimy się, że wolelibyśmy nie widzieć Markowicza, tak grającego przynajmniej Markowicza w przyszłym sezonie w wyjściowym składzie. No to pytanie, czy przyjdzie ktoś lepszy? No to jeżeli nie przyjdzie ktoś lepszy, to niech przyjdzie młody Polak, bo to zawsze fajnie kogoś młodego z Polski ograć. Myślę, że słabszy nie będzie, może nie być lepszy, może mieć jeszcze większe wahania formy, ale to będzie powiedzmy nasz, czyli patriotyzm nasz, Polski wygra. No... Z Markowiczem jest ten problem, że jego tak naprawdę trudno jednoznacznie ocenić, bo naprawdę patrząc tylko na czysto piłkarskie umiejętności, to on je ma, tylko że no, on nie potrafi tego pokazać, albo inaczej, pokazuje to na tyle rzadko w meczu, że one po prostu giną. W minutach tej przeciętności, czy tej nieobecności jego wielokrotnej na boisku, te momenty, kiedy on potrafi kopnąć piłkę, kiedy on potrafi zagrać, kiedy on potrafi minąć przeciwnika dryblingiem, czy podać się z klepki, no to po prostu ginie, gubi się w tych minutach przeciętności, więc no tutaj ja mam z nim ogromny problem, żeby wydać jednoznaczną ocenę, ale tak jak powiedziałem, no płakał po nim nie będę. Gdybyśmy mieli podejmować decyzję na podstawie tych dwóch ostatnich meczów, to myślę, że Filip Markowicz na 100% ten nowy kontrakt by dostał, ale oceniamy go przez pryzmat całego sezonu, a tu przypomnijmy, że on był wybrany najgorszym piłkarzem Śląska Wrocław jesieni przez naszych czytelników. No ale dzisiaj pokazał, moim zdaniem pokazał się z bardzo dobrej strony. No przede wszystkim te dwa takie bardzo szybkie rajdy, on pokazał szybkość, której do tej pory u niego nie widzieliśmy. No tak jakby w szatni trener mu dał ten napój, który dodaje skrzydeł, wiecie o jakim mówię. No i do tego dołożył trzy kluczowe podania, czyli najwięcej w całym zespole. Oprócz niego tylko Exposito i Puerto zaliczyli kluczowe podania. Ty oceniasz, mówisz, że Markowicz zaliczył dobry występ, tylko oceniasz go na podstawie jego poprzednich, czy patrzysz na ogół drużyny? Nie, mówię o tym meczu. Jak grasz przeciętnie i wyjdzie, czy grasz słabo i wyjdzie ci jeden dobry mecz, no to trudno mówić, że no tutaj jest jakiś progres, no to po prostu wyszedł jeden mecz i tyle, więc no zastanawiam się na jakiej podstawie, czy do czego odnosisz to, mówiąc, że on zagrał po prostu dobry mecz. Nie, on momentami ginął, ale miał fajne momenty, tak jak wspominał Dawid. Ale powiem wam jeszcze, że wy pewnie oglądaliście na stadionie, ja natomiast oglądałem w transmisji Canal Plus i urocze było zdziwienie komentatorów Canal Plus,
niektórzy, o, on jednak potrafi biegać. No, Marcin Rzewłakow przekonywał mnie, któryś z komentatorów to powiedział, Marcin Rzewłakow przekonywał mnie, że on ma gazicho. No i proszę, jednak coś, jednak się czasem potrafi ruszyć. Także... Myślę, że wszyscy na stadionie byli w szoku właśnie, jak zobaczyli tam te dwa driblingi takie na prawej stronie w drugiej połowie Filipa Markowicza, więc potencjał jest. Pytanie, dlaczego go wcześniej nie pokazywał. Przechodząc do środowego meczu, już w środę o 20:30 zagramy w Białymstoku. Jagiellonia zaliczyła łatwą porażkę w Gliwicach w niedzielę. Spodziewacie się, Dawid, równie łatwej przeprawy, ale tym razem na korzyść Śląska? No, przypomnijmy, że Śląsk ma jakieś rachunki do wyrównania, bo w Białymstoku w tym sezonie przegraliśmy 0-1 po kontrowersyjnym karnym. To był ostatni mecz przed pandemią. Ja się zastanawiam tak naprawdę, jak ten mecz będzie wyglądał, bo odpowiedzi żadnej oczywiście nie mam, natomiast widać, że Jagiellonia pod trenerem Petewem po fatalnym początku, coś tam się zaczyna budować, tam jakieś zręby na przyszły sezon, tam ewidentnie coś się wykuwa, oczywiście jeszcze z takimi no, bardzo zróżnicowanymi skutkami, ale mówi się o tym, że PTF to jest projekt długofalowy, więc myślę, że ma jeszcze trochę czasu. I ta Jagiellonia jest zmienna, ona potrafi mieć bardzo fajne momenty, widzieliśmy to choćby w Szczecinie, kiedy odwrócili losy meczu w samej końcówce, zresztą w ogóle w drugiej połowie tam w Szczecinie wyglądali nieźle. No i ta Jagiellonia przed swoimi kibicami, no zobaczymy, no generalnie drużyna Jagiellonii Białystok to jest jedna wielka niewiadoma i do tego, jeżeli dodamy to, że ten mecz będzie o nic, no bo będzie o nic praktycznie, umówmy się, gdzie być może PTF podejdzie trochę też odważniej, nie wiem jak podejdzie do tego trener Lawiczka, no to tak naprawdę no, prorokowanie czegokolwiek w tym spotkaniu mija się na dzisiaj wydaje mi się z celem. Natomiast z punktu widzenia dobra Śląska-Wrocław to życzyłbym sobie, żeby też trener Lawiczka potraktował to jako eksperyment już pod kątem przyszłego sezonu. Dwie kolejki do końca, o nic już tak naprawdę nikt nie gra. No to kiedy jest ten moment, żeby szukać czegoś innego, czegoś nowego? Kamil, twoim zdaniem trener z czegoś tam nowego będzie szukał w Białymstoku, czy raczej stabilnie Łabojko, Mączyński, Chrapek? Akurat Łabojkę bym zostawił, ale no w 100% zgadzam się z tym, co powiedział Dawid i obawiam się, że trener Lawiczka jednak po swojemu wyjdzie sprawdzoną jedenastką. No i nie wiem tak naprawdę, czego się spodziewać. Boję się właśnie tej sprawdzonej jedenastki, boję się nudnego meczu albo inaczej. Boję się tego, że Jagiellonia podejdzie do tego spotkania na luzie, a Śląsk będzie próbował jeszcze o cokolwiek walczyć i skończy się albo smutną porażką, albo fajnym widowiskiem, ale ze strony Jagiellonii, gdzie szansę może dostać ta młodzież. No mam spory problem też z wyborem składu, zastanawiam się już nad tym od końca meczu z Pogonią i do tej pory jeszcze nic nie wymyśliłem i do środy muszę coś, do wtorku właściwie muszę coś wymyśleć i moje życzenia ostatnio niestety się nie spełniają, więc no, ja liczę na młodzież w ilości większej niż jedna w wyjściowym składzie, ale obawiam się, że zobaczymy starych, sprawdzonych zawodników, ewentualnie ze zmianą na przykład niedomagającego mu sądy i w jego miejsce Dankowskiego. Tego się obawiam. Też tak uważam, że tych zmian w stosunku do tego, jak Śląsk grał wcześniej, nie będzie. Przypomnijmy, że na to spotkanie po pauzach za żółte kartki będą już dostępni Krzysztof Mączyński i Michał Chrapek. Myślę, że szczególnie brakowało nam w tych dwóch ostatnich spotkaniach Krzysztofa Mączyńskiego. Jeszcze na koniec taka krótka moja refleksja. Moim zdaniem walkę o europejskie puchary przegraliśmy w Gliwicach. Ta nieszczęśliwa porażka, bo Śląsk miał dużo sytuacji, tak naprawdę bardzo utrudniła Śląskowi poczynania w tabeli. Dzisiaj nawet zwycięstwo nad Pogonią Szczecin niczego by nie zmieniło, bo Śląsk dalej do Piasta i do Lecha traciłby 4 punkty, więc dalej musiałby liczyć na potknięcia rywali. Ale tak powiem szczerze, Bogiem a prawdą, gdybyśmy tak prześledzili cały sezon,
No to zdecydowanie w kontekście całego sezonu na te wyższe miejsca zasługują i Lech, i Piast. No spójrzmy prawdzie w oczy, tak mi się przynajmniej wydaje. No, gdyby miałoby być to wskazanie takie sędziowskie, to Lech i Piast były drużynami w przeciągu całego sezonu moim zdaniem solidniejszymi. Też tak uważam, też uważam, tak jak powiedziałem na początku, że te europejskie puchary byłyby trochę wynikiem ponad stan. Trzeba przypomnieć, jaki był cel przed tą drużyną. Tym celem był awans do pierwszej ósemki. To się udało, walczymy do końca o czwarte miejsce, więc to też moim zdaniem nie jest tak, że to już jest taka gra o nic, bo to czwarte miejsce to też dodatkowe 3,5 miliona złotych, które może trafić do budżetu Śląska, a ten budżet no, będzie problem z jego zbudowaniem, biorąc pod uwagę to, że no, głównym sponsorem Śląska jest gmina Wrocław, która przez pandemię koronawirusa no, na pewno nie będzie tak chętna przeznaczać tyle pieniędzy na sport, ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Kończymy tę naszą pogadankę, bo się mocno rozgadaliśmy. Mamy nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak było, to przy okazji przypomnę, że nasz podcast jest publikowany nie tylko na YouTubie, ale też na Spotify i SoundCloudzie, także warto tam również śledzić nasze kanały, żeby być zawsze na bieżąco. Dawid Miązek, RMF Max, dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. I Kamil Kuleta, śląsk.com. Dzięki, do usłyszenia. Ja również dziękuję. Krzysztof Banasik, zapraszam serdecznie do kolejnego podcastu Tylko Śląsk. Przed nami już tylko ostatni odcinek za tydzień po spotkaniu z Lechią Gdańsk, które zamknie ten sezon. Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia. Sonda na prawej stronie dośrodkowuje. I tam jest Pachetaj, gol!